Na powyższym rysunku trójkąt ABC jest trójkątem równoramiennym. To jest trójkąt ABC, co oznacza, że dwa albo przynajmniej dwa z jego boków są przystające, są równej długości. I powiedziane jest w treści zadania, które to boki, długości boków AB i BC są równe: ten bok i ten bok. Mają tę samą długość. Boki trójkąta DEF przecinają boki trójkąta ABC. W sumie widać to na rysunku. Możemy potraktować wszystko to, co widzimy, jako jedną figurę, coś w rodzaju gwiazdy, a możemy jako dwa trójkąty nałożone na siebie. Jaka jest wartość P? Na pierwszy rzut oka niewiele widać, ale po kolei. ABC jest trójkątem równoramiennym. Narysujmy go osobno. Te dwa boki mają taką samą długość. W takim razie te dwa kąty przy podstawie mają takie same miary. Wiemy z rysunku, że miara tego kąta wynosi 100 stopni. I wiemy też, że suma miar kątów wewnętrznych trójkąta wynosi 180 stopni. Niech miara tego kąta wynosi X, wtedy miara tego kąta również wynosi X i możemy zapisać, że X plus X plus 100 stopni równa się 180 stopni. Dodajmy x -y i odejmijmy 100 stopni od obydwu stron i otrzymamy 2x równe. 80, czyli x równe 40 stopni. Miary obydwu tych kątów wynoszą 40 stopni. Wynika to bezpośrednio z faktu, że trójkąt ABC jest równoramienny. W trójkącie równoramiennym kąty przy podstawie są przystające: 40 stopni i 40 stopni. I już nam się tutaj pewna przydatna rzecz pojawiła, bo jeżeli spojrzymy teraz na ten mały trójkąt i znowu sumujemy miary jego kątów wewnętrznych, to będziemy już blisko rozwiązania, bo te dwa kąty to kąty wierzchołkowe, a kąty wierzchołkowe są przystające, mają równe miary, czyli miara tego kąta również wynosi p. Czyli możemy zapisać, że p plus 40 plus 60 równa się 180. Suma miar kątów wewnętrznych tego małego trójkąta. Dodajmy miary kątów po lewej stronie p plus 100 równa się 180. Odejmijmy 100 od obydwu stron i p równa jest 80 stopni. Jaka jest wartość p? Wartość p wynosi 80.